Cześć! Pamiętacie dom 70 metrów kwadratowych w Bieniewcu? Otóż stoi za mną. Jeżeli nie przypominacie sobie, o który budynek chodzi, to za chwilkę zrobię wam przebitkę z kilku kadrów, abyście sobie przypomnieli. Aż trudno uwierzyć, nawet mi, że po 2 miesiącach, niecałych oczywiście, od mojej ostatniej wizyty na tym placu budowy, zmieniło się tak wiele i dom już jest niemal przygotowany do wykończenia. Oglądamy! Okej, zaczynamy od zewnątrz, od elewacji frontowej. I oto ona. Zgrabny, niewielki domek, kolejny z tych prostych, które podobają mi się nawet bardzo. I tak, to co wyróżnia ten budynek, to zastosowanie wiaty przy bryle budynku zintegrowanej z tym budynkiem na samochód. Wiata, myślę, że o powierzchni około 25 metrów. Zresztą zweryfikuję to za chwilkę i pojawi się pod spodem dokładny metraż tego okapu u góry. Tutaj myślę, że nawet nie jeden, a dwa samochody można by było zaparkować. Może jeden nie w całości, ale wystarczy, że szyby znajdują się pod dachem i nie trzeba skrobać. Działka jest w ogóle o charakterze leśnym. Stare jałowce, starodrzew, stara sosna wszędzie dookoła, co możecie sami zobaczyć. Tutaj zabudowa sąsiadująca to jest zabudowa typowo rekreacyjna, aczkolwiek na tych działkach pomiędzy drzewami w tym lesie znajduje się też sporo domów takich typowo mieszkalnych, całorocznych. Dobrze, tak, w elewacji frontowej też tego nie mogłem wam ostatnio pokazać, bo było widać tylko wiatroizolację. Znajdują się 3 okna, podbitki, nawiązują kolorystycznie do tych okien. Za chwilkę spróbuję złapać lepsze światło, żeby wam je pokazać. No na pewno tak nie będzie, bo widzę, świeci słońce, ale tak będzie. I tutaj z boku znajdują się stalowe, porządne drzwi w okuciu właśnie metalowym i za nimi znajduje się pomieszczenie techniczne. Tam jednocześnie inwestorka będzie, no, stworzy miejsce dla psów, ma 2 psy, kocha psy z tego co wiem i tam będą sobie mieszkać. Tutaj też mamy okap nad tarasem, rzecz bardzo praktyczna, co wiecie, i 2 pary okien i jeszcze drzwi tarasowe, wyjściowe oczywiście. Tamto okno po prawej stronie, bardziej w głębi kadru, to okno typu fix. Tutaj mamy okno otwierane. Idziemy sobie dalej do elewacji bocznej lewej. I tutaj też mamy duże okno panoramiczne, też typu fix, nieotwierane, przez które będzie sobie można patrzeć na zieleń tego jałowca. No dobrze, to wszystko razem z podbitkami, tymi słupami, daje bardzo ładny efekt. Tutaj robiliśmy wszystko praktycznie w standardzie. Poza standardem, z tego co widzę, jest mozaika na podmurówce. Prace przebiegły naprawdę w tempie pioruńskim, jak widzę. Stopy fundamentowe, podsłupy gotowe praktycznie z formy wykonywaliśmy. Czasem robimy jeszcze zalewane. To w zależności od tego, jakie są warunki gruntowe i jak też wygląda projekt. Tutaj w tym przypadku wygodniej jest zastosować gotowe formy, ponieważ działka opada w tamtym kierunku i no, żeby robić formę, to dużo zabawy. A że te słupy nie są duże, to takie zwykłe stopy z formy wystarczą. Można robić podbitki drewniane, można robić PCV. Ja jestem zwolennikiem rzeczy naturalnych, ale jeżeli chodzi o podbitki, no to zdecydowanie jednak wybrałem u siebie w domu też PCV. To jest do bólu praktyczne i tego tak mocno nie widać. Natomiast już jeżeli chodzi o wykończenie fasady drewnem, tutaj absolutnie nie szedłbym w żadne erzace drewna. Jeżeli ma być drewno, to tylko prawdziwe, a nie coś, co je udaje, bo to po prostu wygląda raz, no, delikatnie rzecz ujmując, modnie, ale krótko. Pamiętacie pewnie siding. Na początku lat 90. mnóstwo domów było tym sidingiem wykańczanych na elewacjach, a teraz wygląda to co najmniej słabo i ludzie to zdejmują. No dobrze, wchodzę do środka. Zacznę tak nietypowo, bo od salonu. Salon oczywiście bez stropu klasycznego, tylko po prostu katedralny, świetnie doświetlony przez te 2 okna połaciowe. To powoduje, że w sobie tutaj po podłodze nie ma dużej powierzchni, ale to powoduje, że ma się odczucie, że to wszystko jest dużo większe niż w rzeczywistości. Się fajnie oddycha w takim pomieszczeniu. Tu będzie na pewno ściana, przy której będzie jakaś sekcja radiowo-telewizyjna. Widzę jakieś gniazdka do podłączenia pewnie sprzętu, typu telewizor, jakiś
granie i tym podobne rzeczy. Dalej, tutaj mamy aneks kuchenny z wnęką na szafę. Aneks kuchenny ma okno jedno od frontu, a tu pewnie gdzieś będzie jakiś stolik jadalniany, myślę, że w tej części salonu. Czyli można powiedzieć, że ten salon będzie miał funkcję też jadalni. I tak, teraz przejdę do wiatrołapu. Wiatrołap też nie jest duży, ale też został zaprojektowany z głową. Jest miejsce na szafę wnękową, jest miejsce na jakieś siedzisko pod zmianę obuwia. Wcale nie czuję się tu klaustrofobicznie. I tak, dalej mamy hol. Oczywiście tutaj też jest wyjście na strych, wyjście z wyłazem schodowym. Już jeszcze nie został oprawiony. Tutaj koledzy dzisiaj szpachlują płytę karton gips. Po zakończeniu suchej zabudowy będą jeszcze takie listwy dookoła tego ozdobne, wykończeniowe. Tam w związku z tym, że ścianka kolankowa jest spora, myślę, że strych jest duży i wysoki. Myślę, że do kalenicy jest na tyle wysoko, że pewnie tam od biedy też można by było stworzyć jakieś pomieszczenie mieszkalne w przyszłości. I tak, dalej łazienka. Łazienka niemała. Później mamy sypialnię. I to nie taką sypialnię zwykłą, tylko sypialnię z garderobą. Widzę, że jest fajne miejsce na podwójne łóżko. Spokojnie 1,60 m takie łóżko się tu zmieści. I tutaj mamy garderobę inwestorki. Idziemy dalej. Tutaj kolega szpachluje. Troszeczkę się przesunę, żeby mu nie przeszkadzać. Dzięki. I mamy drugi pokój. Nieco mniejszy, ale mówimy o 70 metrach. To jest naprawdę, jak na takie, tak niewielką powierzchnię, bardzo dobrze rozplanowane wnętrze. No i ostatnia rzecz. Rzeczone wcześniej pomieszczenie techniczne. Tu będą sobie mieszkały psiaki. Jednocześnie będą urządzenia instalacyjne. Tutaj, o czym chcę wam też powiedzieć, ten dom, mimo niewielkiej powierzchni, ale będzie miał po prostu wszystko, bo i rekuperator, i będzie miał też bardzo nowoczesne ogrzewanie z pompy ciepła. Z pompy ciepła powietrze. Już są wykonane wyloty tutaj. Znaczy otwory, nie wyloty. Te szczeliny zostały wycięte, żeby wiedzieć, w którym miejscu nastąpi montaż kratek wylotowych. No, wygląda to moim zdaniem super. Jeżeli decydowałbym się na dom niewielki dla siebie, nie wiem, dla jeszcze kogoś, to wszedłbym w coś takiego. Bo, no, mówię, mały, ale duży. Poza tym to będzie dom ekstremalnie energooszczędny. Przy takiej powierzchni i przy tak niewielkim zapotrzebowaniu energetycznym, a do tego jeszcze przy pompie ciepła, ja myślę, że rachunki będą więcej niż śmieszne. Chyba nawet bym się nie bawił jakąś fotowoltaikę przy takim domu, bo po co? Wyjrzymy sobie przez to okno. Tam jest strona wschodnia, zdaje się, a tam jest zachodnia, południe jest chyba tam. Więc tak, no to fajnie, rano nie będzie doskwierać słońce w kuchni, a tutaj przez cały dzień, przez to okno będzie pięknie doświetlany salon. Od zachodu ściana drzew, także też w lecie nie będzie palić słońce przez cały dzień. Poza tym, no, to zadoszenie tarasu. Taras zadoszony to jest dla mnie must have, jak się mówi, bo no, nie wyobrażam sobie, niepraktyczne są tarasy, po prostu niezadoszone. Nie wiem, czym się ludzie kierują, ale ja bym nie chciał. No i co? Wysokość pomieszczenia tutaj 2,60. Tutaj szczerze powiedziawszy do górnego stropu, strychu, nie wiem jaka jest wysokość, ale myślę, że około 4 metrów z kawałkiem. I tutaj znowu wracamy do 2,60. I od razu wam dodam, że to nie jest tak, że nie można zrobić tych pomieszczeń wyższych. 2,60 to jest po prostu nasz standard. Ale można sobie u nas zamówić taki projekt, w którym te pomieszczenia będą wyższe, na przykład 3-metrowe, żeby mieć ten efekt takiej większej przestrzeni. Także w sypialniach, mówię o części nocnej, a nie tylko w części dziennej, powiedzmy. Nierzadko też robimy tak, że salon jest nieco wyższy, a pozostałe pomieszczenia są niższe. I nie mówię tutaj o katedrze, tylko po prostu o zwykłym poziomym stropie, który tam powiedzmy jest na 3 metrach, 3 metrach, 10 centymetrach. I to też robi robotę. To też wygląda fajnie.
zazbroimy to kredkami. Później na końcu, kiedy już wnętrze zostaną pomalowane po dotarciu, bo to jeszcze nie są dotarte ściany, będą równe, łatwo się to maluje od razu, bez żadnego ceregielenia w sztablaturę. Wcale nie trzeba. Oczywiście pokazałem wam na jednym filmie, że można zrobić ze sztablaturą, ale nie jest to konieczność. Jeden z naszych klientów sobie zażyczył, ale tak naprawdę bez sztablatury to po prostu wygląda równo, gładko i ładnie. Wyloty ciepłego powietrza, bądź chłodnego w lecie, co też już wiecie, znajdują się przy oknach, ponieważ one de facto zastępują kaloryfery. Okna, jak sami wiecie, są najsłabszą przegrodą termiczną każdego domu. Mimo, że tutaj w standardzie stosujemy produkty firmy Drutex, jak wiecie, też Iglo 5 i w standardzie dwukomorowe, czyli trzyszybowe okna. Naprawdę bardzo przyzwoite. Mówię nie tylko o termice, akustyce, ale też samej mechanice zamknięć. To wszystko działa, nie psuje się, jest naprawdę dobrze wykonane. Zresztą te okna stosujemy od tylu lat, że nawet nie pamiętam od ilu, bo tak długo i z powodzeniem. Klienci są z nich bardzo zadowoleni. Oczywiście, tak jak mówiłem, tutaj okna można zrobić w okleinie ozdobnej jakieś z zewnątrz, bądź zupełnie białe. I tu jest taki przypadek. Tutaj właśnie okna z zewnątrz są w okleinie, a od środka są białe. I powiem wam, że białe okna fajnie się prezentują. Zawsze ładnie na białym wszystko wygląda. Słuchajcie, możecie sobie zadać pytanie, jak teraz inwestorka będzie otwierać te okna połaciowe. Otóż no nie będzie, ale to nie oznacza, że nie ma na to rozwiązania, gdyby ktoś chciał, ponieważ na przykład przypominam sobie w Józefosławiu na budowie, nie w Józefosławiu, przepraszam, w Józefinie na budowie, to jest w kierunku Mińska Mazowieckiego, tam robiliśmy takie okna i tam finalnie sterował nimi napęd. I nie tylko tam, no w kilku budynkach takie rozwiązanie było zastosowane, więc jest na to takie rozwiązanie. Też nie zdziwiłbym się, gdyby nie było jakichś pałąków, wisięgników, jak zwał, tak zwał, którymi to można otworzyć. Słuchajcie, zapytałem kolegi, który tam pracuje w tle, który po prostu zawodowo zajmuje się tylko i wyłącznie szpachlowaniem naszych domów. Zrobił to bardzo dokładnie i zobaczmy, ile czasu zajmuje wyszpachlowanie suchej zabudowy w takim domu jak ten, o powierzchni 70 metrów z haczykiem. Powiedział mi, że tydzień, czyli można powiedzieć, że 5 dni roboczych i to na gotowo, czyli nie tylko samo szpachlowanie, ale też dotarcie tego wszystkiego do różnego, czyli przygotowanie do malowania. I teraz pojawia się takie pytanie, czy to szybko, czy nie. Bardzo szybko, bo w konsekwencji dzięki temu właśnie budowa domu szkieletowego jest znacznie szybsza niż domu murowanego. Tu w przypadku domu szkieletowego i murowanego konstrukcja stawia się w obecnych czasach dosyć szybko. Oczywiście wiadomo, że tak szybciej w domu szkieletowym, ale nie ma to aż tak istotnego wpływu, ten akurat element, na całkowity czas budowy inwestycji. Natomiast to, co ma z pewnością, to to, że dom szkieletowy wykańcza się w środku właśnie bardzo szybko. Czyli nie wymaga on mokrych tynków, nie wymaga całościowej sztablatury, czyli wygładzania ścian do równego, a wystarczy to zrobić w taki sposób, w jaki tutaj widzicie w tle, co robi kolega. No ale czy to jest proste? Nie jest to proste oczywiście, też wymaga po prostu doświadczenia, żeby to zrobić równo i ładnie, ponieważ płyta jest docinana, arkusze się łączą, jest wklejanie bandaża tak zwanego, jest jak wszystko trzeba dobrze zrobić, wymaga techniki i doświadczenia. Natomiast no, i tak to bez porównania wpływa na korzystnie na czas budowy takiego domu, czyli de facto na czas osiągnięcia tak zwanego stanu deweloperskiego zamkniętego domu. W tym przypadku naszej firmy my ten stan tak właśnie nazywamy. No cóż. A, no nie wspominając jeszcze, bo zapomniałem dodać, że zgodnie z prawidłami technologii tradycyjnej murowanej dom po wybudowaniu powinien zostać przesezonowany, żeby on sobie, żeby zaprawy odparowały, obeschły i tak dalej na spokojnie, żeby nie zmieniać tych warunków termicznych i no, wilgotnościowych w środku, niech to zrobi naturalnie siłą przyrody czas, a tutaj po prostu od razu możemy działać dalej.